Witajcie kochani na kolejnych dronowych lotach. Przepraszam za moją nieobecność z powodów różnych. Nie mam czasu latać, a co dopiero kręcić dla Was filmy, ale mam nadzieję, że to się zmieni. W dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić mój punkt widzenia, dlaczego zrezygnowałem z serii Mini i przesiadłem się na serię R. Dronami serii Mini latałem już prawie 3 lata, coś takiego. Seria Mini od DJI to świetne drony. Mają dobre kamery, przyzwoity czas lotu w okolicach 20 kilku minut. Naprawdę można robić z nim ciekawe rzeczy. Natomiast mają swoje wady. Nie można nimi latać w wiecznych, trudnych warunkach. Przynajmniej ja tak robiłem do tej pory. Bo szkoda było mi go stracić, rozbić. I dlatego, gdy stałem przed wyborem nowego drona, zdecydowałem się na R3. Zanim w ogóle podjąłem decyzję o zmianie drona, ja miałem okazję polatać R3 przez jakiś czas i urzekł mnie sposób, w jaki on się zachowuje. R3 podoba mi się przede wszystkim jego rozmiar. Ten dron jest duży. Przez to jest stabilny, odporny na wiatr. Nim można latać praktycznie w każdych warunkach. On nie czuje podmuchów wiatru. Choćby i wtedy, gdy kręciłem dla Was Mistrzostwa Strażaków OSP w narciarstwie w Pruszkowcach, strasznie tam wiało wtedy, strasznie. Kręciliśmy to z kolegą RM3 i 5-calowym GPRC Mark IV. W jeden dzień była taka lepsza pogoda, gdzie jeszcze polataliśmy cynebotem, ale w drugi dzień już strasznie wiało i tam nie wyobrażam sobie latania czymś innym niż właśnie R, bo miniacza bym tam nie odpalił. Wiadomo, w porównaniu do Mini 4 Pro trzeba dopłacić około 2000 zł w wersji Fly More Combo. Ale zyskujemy za to prawie dwukrotnie dłuższy czas lotu. Dwie kamery. Ja jestem zakochany w tej 70-ce. Patrząc z punktu widzenia przepisów, tym dronem latamy w kategorii A1. W całej Europie latamy nim po prostu jak miniaczem. I to wszystko w tym krótkim materiale. Mam nadzieję, że przez to, że mamy już pełnoprawną wiosnę, pogoda nam się wyrabia, dzień jest coraz dłuższy. Będę mógł częściej gościć Was na swoim kanale, ale tak jak mówię, no ja nie zrezygnowałem, po prostu musiałem zmniejszyć częstotliwość wrzucania filmów, bo nie mam na to czasu. Ale latam dronami dalej i jak ostatnio na rolce, I will never change. Trzymajcie się, cześć.